Cześć, witajcie. Dziś pokażę wam grę pod tytułem Mario Kart DS. Jest to gra bardzo popularna już i doczekała się swojej premiery właśnie na DS-a. W grze chodzi o ściganie się na różnych torach bohaterami z różnych gier serii Mario. Grę mam odpaloną na Nintendo DSi, a więc zaraz to zobaczycie. O, już to widzicie. Teraz właśnie wita nas takie oto menu. Mamy tutaj tryb dla jednego gracza, dla wielu graczy i gra przez internet. Tutaj mamy jeszcze rekordy i opcje. Ja pokażę wam teraz tryb dla jednego gracza. Jest on podzielony na Grand Prix, jazdę na czas, wyścig, mistrzostwa. Są tutaj takie jakby minigierki, w których na przykład musimy zbić balony lub zbierać takie słoneczka. I tutaj mamy jeszcze misję. Ja pokażę wam teraz przykładowy wyścig, aby zasmakować po prostu tylko tego gameplayu. No i tutaj mamy teraz wybór bohatera. Jest tu Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Wario, Donkey Kong, Toad, Waluigi, taki kościotrup, Daisy oraz Bowser. No, ja wybiorę sobie może Donkey Konga. I teraz wybieramy Bolid. Mamy tutaj właśnie poniżej na dolnym ekranie parametry naszego wozu. No, ja może wybiorę o ten oto Bolid. Teraz ustawiam jeszcze tutaj, są to takie ustawienia ogólne, czyli jaki ma być poziom trudności, znaczy jakie mają być pojazdy, chociaż to nie widać za bardzo, nie widać w ogóle różnicy, ale Grand Prix dzieli się właśnie na 50 cm sześciennych, 100 cm sześciennych, ale tutaj właśnie nie widać tej różnicy. Tutaj mamy poziom trudności właśnie naszych przeciwników. O, nie, żeby się nie zlamić, dam sobie najtrudniejszy. Tutaj mamy wybranie, czy jedziemy normalnie, czy od tyłu. Tutaj mamy do ilu zwycięstw, a tutaj możemy jeszcze ustawić sobie teamy. Ja akurat tej opcji nie wybiorę. Teraz wybieramy sobie nasze Grand Prix, z jakiego Grand Prix ma być wyścig. I mamy tutaj tak, specjalne Grand Prix, gwiezdne, kwiatowe oraz grzybowe. Tak właśnie. Tutaj mamy Grand Prix Retro, które dzieli się na Panzer, czyli to jest jakby taki... O, nie wiem, sam obronny, czy coś takiego. Tutaj mamy bananowy. I jeszcze... taki. O, tutaj mamy listny. I błyskowy. Tak, no i teraz wybieramy sobie nasze Grand Prix. Ja może wybiorę grzybowy. Tak, bardzo śmiesznie. No i może tutaj właśnie wybieramy naszą trasę. No, wybierzemy Luigi Mansion. No i tak właśnie prezentuje się gra. O, nie wcisnąłem, a wcisnąłem jeszcze. No właśnie, kiedy wciśniemy po kończeniu się dwójki, będziemy mieli jakby taki dopalacz na starcie. W skrzyniach zbieramy różniste power-upy. Ja właśnie, o, teraz mam taką oto gwiazdkę. Mówię, strasznie trudno się jeździ i mówi. No i polega ona na tym, że możemy, że jeździmy szybciej, a przez to możemy jeszcze uderzać, o, nie pokazałem wam tego, uderzać naszych przeciwników. Wtedy oni tracą przyczepność. O, zebrałem kolejnego. I tym razem mam zielone bomby, czyli one po prostu są nie samonaprowadzające, czyli musimy sobie trafić. O, właśnie trafiłem. No i przez to przeciwnik podlatuje do góry.
po prostu go to spowalnia. No i teraz, o, teraz mam taką oto skrzynkę, kiedy ją, możemy ją albo wyrzucić do przodu, albo do tyłu. No właśnie ją straciłem, ponieważ ktoś tutaj błyskawice nam puścił. No, gra się bardzo przyjemnie w to. Jest to bardzo fajny, jest tutaj multiplayer, więc bardzo polecam. O, teraz mam właśnie takiego grzybka, który po prostu mnie przyspiesza. Jak widzicie, jestem drugi, ale jest to poziom trudny, a więc moi przeciwnicy lepiej jeżdżą. No i teraz właśnie mam ostatnie okrążenie i jestem drugi. O, teraz mam banany, które też mogę wyrzucać albo do tyłu, albo do przodu. No i jeżeli ktoś właśnie na takiego bananka najedzie, to traci przyczepność też. No i po prostu wszystko tutaj chodzi o spowolnienie i naszego przeciwnika. O, właśnie ktoś. Ta rakieta to była rakieta na prowadzącego, no i właśnie byłem obok prowadzącego, no i też mnie zahaczył ten atak. A mogłem prowadzić już. No i bananki. O, jeszcze jakieś drzewo. No i koniec. Dojechałem trzeci. A raczej piąty. No i w tym odcinku pokazałem wam Mario Kart DS. Bardzo polecam tą grę. A szczególnie multiplayera. Rozgrywka jest bardzo ciekawa, są tutaj bardzo zróżnicowane pojazdy, mapki oraz wielu bohaterów. Tak więc dzięki za obejrzenie tego filmiku. Cześć!